Niektórzy zastanawiałem się, no dlaczego kawa, a nie farby na przykład? Byłoby trochę łatwiej. No i o samej kawie mógłbym o wiele dłużej mówić, ale to może innym razem. Ja sam kawy nie piję, nie lubię i w ogóle jest nie, ale maluję nią 10 lat. Historia z tą kawą zaczęła się dokładnie 10 lat temu w Wrocławiu. Niektórzy też byli zdziwieni, dlaczego Łódź, a nie Wrocław. No bo Wrocław za 2 tygodnie będzie we Wrocławiu wisiał, także prace zostały tam wysłane i ja za 2 tygodnie tam Wrocław otwieram. A to były jedyne prace, które miałem w domu. Reszta wisi gdzieś w Polsce. Zresztą wczoraj, od wczoraj wiszą pracę w Szczercowie niedaleko. To taka nieplanowana wystawa była w ogóle. No ale wracając do kawy, zaraz po studiach pojechałem do siostry do Wrocławia. No i wymyśliłem, że będę takim prawdziwym artystą na ulicy i będę żył czegoś z tego, co stworzę. No i w pewnym momencie przyszedł kryzys i brakło na farby. No i trzeba było wybierać, albo dalej jeść, albo dalej malować. No i znalazła się kawa. No ale ja na początku nie bardzo wiedziałem, jaką kawę przygotować, przyrządzić, czy zaparzyć, czy zagotować, jaką kawę, więc zrobiłem pierwszą pracę. Byliście mogli Państwo zobaczyć, tam na stoliku leży, no zupełnie inaczej wygląda od tych, które wiszą teraz na ścianie. Rzuciłem ją do internetu. Podpisałem, że jest malowany kawą. No i odbiorcy zaczęli pisać komentarze, że chcemy więcej. Ale jak więcej, jak ja nie umiem kawą malować? To była po prostu pierwsza tak z potrzeby ulicy. Więc zacząłem malować drugą, trzecią, próbować różnie tą kawę przyrządzać, gotować, fusy jeszcze raz gotować, kawę rozpuszczalną, kawę taką fusiastą. Później zacząłem chodzić do kawiarni i pytać się, czy macie Państwo fusy. Robili wielkie oczy, jakie fusy? No my kawę sprzedajemy. Więc ja mówię, ja chcę te śmieci, które wyrzucacie. No i z czasem, oczywiście cały czas siedzę na rynku we Wrocławiu i maluję tą kawę, tą, którą tam gdzieś tam mam. No i wieść się po mieście roznosi. Ludzie zaczynają mi palcami pokazywać, że tam siedzi taki, który kawę maluje. Więc niektórzy mi tą kawę donosili. I zdarzyła mi się taka historia parę lat później już, gdzie zadzwoniła do mnie palarnia kawy z Łodzi, że zaciął im się piec do palenia, czy pan by nie chciał trochę kawy. No dobra, no to pojechałem do Łodzi, do tej palarni. Właściciel mi się pyta, czy pan przyjechał. No autobusem przyjechałem, nie mam niczym innym. I pokazuje mi taki 50-kilowy worek tej kawy. Gorącej prosto z pieca. No wziąłem ten plecak, ten worek z kawą na plecy, przez całą Piotrkowską do dworca. Rzuciłem ten gorący worek z tą gorącą kawą do autobusu pod siedzenie. No i nagle wszyscy na mnie się patrzą. Zaczął się roznosić zapach po autobusie. Ja nie czuję zapachu, więc nie wiem. Czego wy ode mnie chcecie? No? Na końcu będą mogli Państwo obejrzeć zdjęcie. Tam ja jestem na którymś z tym workiem kawy przed Piotrkowską, jak idę. Zresztą sam worek też jest. No dzisiaj używam różnych kaw, chociaż czasami niektórzy mi się pytają, jaka kawa jest najlepsza do malowania. Więc na początku mówiłem, że najlepsza była ta najtańsza z Biedronki, bo taką zacząłem. Ale później ulica mnie trochę popsuła, więc mówiłem, że najlepsza jest ta, którą dostanę za darmo. No i przez 10 lat nie lubiłem ani słoiczka kawy, bo co chwilę ktoś mi jakąś daje, popsutą, spleśniałą, dobrą kawę. No akurat tą, którą dostałem 50 kilo, jest jedną z najdroższych kaw w ogóle na świecie. No ale to dzisiaj siedzę na rynku w Wrocławiu, jeżdżę tam żebrać. Akurat to zdanie się nie podoba wielu urzędnikom i różnym instytucjom, do których chodzę i proszę o pomoc. No ja po prostu żyję z ulicy, siedzę i żebrzę z kubeczkiem i maluję widokówki kawą. No ale przez to na przykład jestem
Jestem w Wrocławiu dość znany i już nawet przewodnicy turystyczni opowiadają, że tam na rynku siedzi Kosacki i maluje kawą. Ja na początku w to nie wierzyłem, dopóki wycieczka tam u mnie stanęła i słyszę przewodnika. Tu mamy to, tu mamy to, tu mamy taką kamiczkę, a przed Państwem siedzi Kosacki i maluje kawą. Wow, to o mnie.